Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie, jestem Marcisław, jesteście wy, oto jest Castlevania Lords of Shadow. I zanim wejdziemy do Sanktuarium Tytana, Tytanów, muszę wam powiedzieć jedną ważną rzecz, a konkretnie dzisiaj Chimery nie będzie. I jutro też jej nie będzie, jutro kończymy Wiedźmina drugiego. I co za tym idzie, Chimera wlatuje w jego miejsce na kolejce ogrywania gier. Dlaczego teraz mam zamiar przestać nagrywać dwa odcinki dziennie? Z względów oczywistych, a konkretnie takich, że kurwa nie wyrobię. Nie mam szans, mam w tym... Teraz jest akurat 23 i... No nie mogę. Bo to jest... Nagrać dwa odcinki to już jest godzina. Albo nawet więcej, bo z Castlevanii nigdy nie potrafię się wbić w odpowiedni czas. Później do tego jest jeszcze przesłanie tego. A jak materiał jest dłuższy niż pół godziny, no to na moim internecie potrafi lecieć. Ja mam dość niski upload. Ale nieważne. Z Chimery nie rezygnujemy, ale poleci dopiero po tym, jak skończymy Wiedźmina. Parę dni przerwy, nie problem. Dobra, a teraz lecimy z Sanktuarium Tytana. Enter the chamber of the Titans. What awaits them there is all that remains of the great technology of the Aghartians. This battle will test them all, and there is no going back now. The board is set, the pieces in play, and we shall see what occurs and who will emerge the victor. The child and her golem will help, and I hope once the battle is won, that Gabriel will have the courage to do what is necessary. Necessary for our quest to succeed. For there is still the matter of the Lords of Shadow, and their power is even more formidable. To takie błyśnięcie tego napisu, gdy Zobek skończy mówić. Tak, wkraczamy do Sanktuarium Tytana, ostatniego z konstruktów Aghartian, stworzonych na potrzeby walki z wilkołakami. Co ich niestety nie uratowało. Obudził się. Wygląda trochę jak Tytan z Rodos. Jak Kolos z Rodos. Tyle, że Kolos z Rodos nie miał cysków. Tutaj też będziemy celować w oczy? Wielkie bydle. Zdecydowanie większy od lodowego giganta. No takie płynne wejście do gry. Okej. Kamyczki? O! Coś do poczytania.
Tytanie. Nie. Tak, o Tytanie. Ma pełną odporność na noże i wybuchowe noże, ale za to są dla niego śmiertelne kryształy cienia. A, kryształów cienia tutaj nie widzicie. Czekajcie, zniknę na chwilę. O, teraz widać. Jezu! No. Ciężko, jak no rozmiar gigantyczny, poziom trudności wysoki. Nie mam podejść za blisko, ale jak mam w takim razie go zajebać? Bo raczej muszę podejść. Już no najwyżej zginę. Jednak nie, jednak to nie był pomysł. Ale dostaję na pizdę. Czy dostawałem? Ten to ma zasięg tych kopyt. Nie rzucaj we mnie kamlotami. Kiedy nastąpi ten moment? Ja nie mam całego dnia. Daję ci pół godziny. I co z tym kamieniem? Zniknął. Ho, ho, ho. Kiedy będzie mój moment? Swoją drogą to dopiero jutro wam powiem w Wiedźminie, ale... mój brat jest zajebistą osobą i stwierdził, że... Czemu on się zaświecił? A, już wiem czemu. To jest łatwo powiedzieć. Złap ten kamień dwa razy większy od ciebie. Dobra, trzy razy. Może więcej. To dobra, nieważne. Możemy tak zresetować. Nie ten guzik. Dobra. Pominijmy może te sceny, bo są długie. Udało mi się, udało. No przecież lewy. Odwrotnie do wskazówek zegara. No przecież tak robię. Poszło. No właśnie, może powinienem o tym wspomnieć wcześniej, co do tego lodowego golema. Sprawa z tym, czy powinno się robić wtedy uniki A, czy triggerem oba działały. Więc... Mogę stąd? Stąd.
Oczywiście trigger, co by się chwycić. Co teraz w dół? On taką tutaj ma na kolanie punkt witalny. Rozwalić. Mogę mu tam wsadzić nóż? Tak jak to zrobił Zobek? Nie, nie mogę. Jaki kłuta zrzucił mnie. Dobra, panowie, spierdalamy. Nie zdążyłem. No dajesz, jeszcze raz, jeszcze raz. A jebać. Nie mam ręki na guziku. No, udało się. Ale oczywiście wyjebał się. No. Poszło. Dajesz czarny rycerzu, dajesz golem. A gdzie rycerzyk, który powinien mi pomóc? Taki z niego przyjaciel. Możemy się wspinać. Jest, jeb. Dopóki mamy szansę i teraz się skończył czas. Jezu! Miota nim jak szatan. Ostry język. Tego miałem uniknąć? A sideways. Good fucking point. Don't get too close to the Titan. O, kamyczki. To dlaczego od nowa? Jak zrobię tak? To na pewno wyglądał śmiesznie wtedy. Ezu. No kurwa. Helikopter. No.
Dobra, przebieram tymi małymi nóżkami. Zero szacunku dla Protaga. Trzymać się. Znowu. I idziemy. Spokojnie. I znowu. Powoli. I skutecznie. I teraz można i chwila przerwy. Nie mogę sobie włączyć dopalacza, żeby się poleczyć. Aha. Warto pamiętać, że te jego ruchy są przewidywalne. Wcale nie jest tak, jak myślałem na początku, że on nas namierza. I mamy w pewnym momencie odskoczyć, po prostu odskakujemy od razu. Ej, ty, Klaudia, i twój cięty język. No. To jest talent, nabluzgać komuś bez używania, bez otwierania pyska. Poszło. Znikamy. Nie! Udało się. Razem pod... tak, pod kamień. No. Na pewno było to słychać, A tutaj mogę się wspiąć, okej. Okay. Się oczywiście jeszcze przetrzymać Klaudia. Ona się nazywała Klaudia na pewno? No tak, Klaudia. I stąd mogłem wejść troszeczkę wyżej, ale... w górę to raczej by się za bardzo nie uratował przed nim. Poszło, schodzimy. Powoli, ale skutecznie. Aj, spadłem, się wyjebałem. Oczywiście, że będę waitował i pikował dobre momenty. Czy on ma zamiar... Helikopter. Nie jest tak, że to było potrzebne. Po prostu chciałem to zrobić. Jest, poszło. Ciekawe, co będzie w następnym poziomie, skoro to jest walka z bossem. Oko, idę, nie denerwuj się, bo ci pikawa siądzie. Ha, ha, ha. Tak. A stąd mogę gdzieś polecieć? Jest. Hahaha, co powiesz na to, frajerze? Aż rozwalam ci mordę, a ty nic z tym nie możesz zrobić. O, chyba jednak coś z tym może zrobić. O, to na intrze było.
Złapałem, grało się w osu. Nawet wczoraj sobie pograłem. Dla wprawy. She was the last of her kind. Shall we go on? We should rest. Night is coming. I know a place. Minut. Oczywiście, że polecimy też kolejną misję. No czemu by nie? Gdzie tu mogę zrobić czerwony klejnot? Nieważne, są 2000 punktów. Wiecie, co to oznacza? Lecimy z jakimś ulepszeniem. Tylko co ja bym chciał? Grand Cutter? Przeczytajmy go. Czy na pewno to chcemy? Biorę. Później może się jakoś poulepsza te relikty. Na przykład Shadow Flame, to wygląda fajnie. Ale to są 3000. Dobra, jak tu wygląda... A nie, teraz nie zobaczę, jak wygląda zadanie poboczne. Tutaj zobaczę. Załatw go w 2 minuty. 2 minuty to same filmidła trwają. To polećmy może ostatnią misję, The Black Knight. A great victory. Gabriel has won the trust of the girl and together they wield a fearsome power. She is so young, so beautiful. Life is so fragile here on the edge of humanity. And yet, in this unforgiving place, she has managed to survive with the help of her Black Knight protector. Sleep will come and take them soon. Tired and exhausted, they rest but this night. Fate once again comes calling, and I fear my friend will never be the same again. Cóż to będzie takie straszne, że aż tak zmieni Gabriela? A no tak. Do not let the darkness possess you, Gabriel. You must remove the gauntlet from the night. It is a key, and the moment will come when you will be in great need of it. No. I will have to continue without it. I will not harm. I am afraid it is far too late for that. What?
To się nasz ziomuś wkurwił. Jep. Okej. Okay. Informacje na temat Black Knighta. Oczywiście nie będę wam już tego pokazywał na naszym bingo, że ma takie samo, taką samą wrażliwość na ten kryształ cienia jak poprzedni. Aha. Trochę smutna historia. Nawet bardzo smutna. Wieczko, bo ja chcę zrobić tego Grand Cuttera. Nie tak. Chwileczkę. I pytanie, czy Zobek? No, Zobek. Aha. Tak, to nie będzie tak samo jak gilotyna. O! Działa. Nie mamy kryształów niestety. Za to mamy pełne skupienie. Znaczy to nie jest skupienie. Możemy wyłączyć. Za to włączyć teraz ogień. I wyłączyłbym już ogień, bo starczy mi. Coś mu urwałem. Jej, zbieramy te. Nazwijmy to mamą po prostu, nie chcę się wymyśleć temu nazw. Co to jest? To było jakieś przygotowanie. A może jednak nie. Może jestem po prostu przeczulony. No nie! Nie będę pewny, że jednym skokiem mogę tego uniknąć. Trzeba robić helikopter. I chodź tutaj. No w ogóle nie patrzyłem mu na jego pasek życia. Wód. Nie, odejdź. Mogę to na niego sprowadzić? O, robi drugie.
Tak, mogę. Albo po prostu w tym miejscu zmarło. Zmarło. Czy Slajmuś może umrzeć? Ale Slajmusie są głupie, dobra. Wcale widzę, że nie muszę się nim przejmować aż tak bardzo. Łatwo go wywieźć w pole. Może on po prostu nawet mnie nie śledzi, tylko włazi jak chce. Najwyraźniej po prostu odbija się od ścian. Jezu, ja tu mogę niszczyć. O, to dobrze. A, się dałem mu trafić. Od tego gówno ciosu. Przynajmniej nie dajmy się trafić slajmom. To już bym był zupełnie smutny. Udało się. Spróbujmy użyć silnego combo. Tyle, że on nie skontruje. Dlatego slajma bym użył gilotyny. Slime mnie uderzył? X, aha, debil. Dawaj mi się tutaj. A ty slime odejdź. Uff, poszło. Widać na jego twarzy wkurwienie. Ej! Uff, to drugie na szczęście zniknęło. Czy ten miecz jest w jakiś sposób łańcuchowy? Wiedziałem, że się przygotowuję do tego. Pojedyncze rzuty nożem raczej mi nic nie dadzą. Poza tym ma ochronę. Już lepiej tak. No właśnie. Ej, to nawet trochę mu zadało. No i ten miecz się... no... miecz jest na jakiejś zasadzie takiego, na przykład właśnie krzyża bojowego, jak ten, który posiadamy. W sensie odczepia się od niego jakaś część. Bo zasięg to on ma niezły. Czy ten slime mi zabrał nóż? I skończyły się. Skończyło się świrowanie. Koniec, koniec. Tak. Twój gantlet jest mój. New power. Czyżbym mógł nim niszczyć cięższe obiekty?
Ja rozumiem już, co Zobek miał na myśli przez to, że no, Gabryś już nie będzie taki sam. Znak zapytania na górze powinien się pojawić i Gabryś to zapamięta. O, 35 minut materiału. Nieźle. Dostaliśmy Dark Gauntlet. Czym jest Dark Gauntlet? New skill has been unlocked. Tremor Punch. Ja to chcę. Znaczy, ja to chcę, ja już to mam. I co tu jeszcze mamy? Jakieś One Punch Many. Tylko przejrzymy obrazki na razie. A wariacje na temat One Puncha. Oczywiście ja mówię One Puncha w sensie po prostu Puncha, nie chodzi mi o One Punch Mana. Co by mnie nikt nie uważał za jakiegoś pierdolonego weeba, co myśli, że... że wszystko jest nawiązaniem do One Punch Mana. Dobra, wszystko przejrzane. No tak, i tutaj może zakończymy, ponieważ mamy 36 minut, 37. W przyszłym odcinku lecimy chapter 3. Chapterów, z tego co widzę, jest dość sporo. Liczyłem je raz, tylko mi się już nie chce. Też możemy policzyć 3, 6, 7, 14 chapterów. Będzie co grać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże, siema!